jak ja nie nienawidzę nagrywać, bo się bawię strasznie. I w sumie to są gry ciekawsze, ale u mnie oglądają tylko to. Dzień dobry wam, moi drodzy widzowie, tu Sztyks i zapraszam was na 15 odcinek Zagrajmy w Spor. Znajdujemy się aktualnie w fazie kosmosu i zadanie teraz czeka nas takie, że mamy założyć kolonię na planecie Limentus. Taki prawie że jak francuski mentus, Limentus. No i na tej planecie właśnie mamy założyć kolonię. Jak to się robi? Bladego pojęcia nie ma. No ale tak mi kazali, no to się kusić nie będę z bazą, no baza wie lepiej. No dobrze, no to idziemy na to planetę, sprawdzimy co tam się dzieje ciekawego. Kółkiem góra dół, tyle pamiętam. Tak, to jest moja planeta. To do góry. Nie była planeta Limetus, czy Limentus. Słuchamy planety Limentus. Epaphus, Forculus. To jest Limentus, nie. To jest Limentus? Nie, to jest Hele. Forculus. Epaphos. To mamy jeszcze jakąś inną planetę? Endymion. A to jakaś? Ziemia obiecana. A to gdzie jest ta? Lemientus. A, tu jest Lemientus. Okej, dobra. A czekajcie, bo tu mamy mapę gwiazdy. Użyj filtrów mapy gwiazdy, aby ułatwić sobie nawigację w galaktyce. Filtry moje imperium Filtr. Pokażę wszystkie planety, które należą do twojego imperium. No, za wiele tutaj nie ma. Misję umożliwia wyróżnienie gwiazd docelowych aktualnie wykonywanych misji. Filtry trasa podróży i odwiedzane są przydatne, gdy zechcesz ich, które układy zostały już zbadane. No sporo jest, to ja mam aktualnie misję i moje imperium. To chyba aktualnie najlepsze. No dobrze, idziemy do tego układu, sprawdzimy jak ta planeta Lemientus wygląda. Pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się odkryć obcą cywilizację, że faktycznie ktoś tam się kręci w kosmosie, nie jesteśmy sami. Planety na zielonych orbitach łatwiej przekształcić i kolonizować niż planety na czerwonych lub niebieskich orbitach. Aha, czyli te kreski nie są przypadkowe. Ciekawe co znaczy na niebieskich. Na czerwonych to się domyślam, że jest za blisko Słońca i będzie nieciekawie, ale... Oto planeta Limentus. Podleć bliżej, żeby założyć kolonię. Okej, okay, fajnie, ja się tak wczytuję trochę. Przyzwoicie nawet. Okej, okay, no nie wygląda na zbyt zachęcającą i przyjazną planetę, ale może jest taka. Kolonie można zakładać na planetach dowolnego typu, począwszy od jałowych księżycowych, skończywszy na żyznych oazach typu 3. Rozwijające się kolonie wydobywają przyprawy, którą można sprzedawać, a tego... A hajsu chcemy. Załóż kolonię. Kolonizator. Poszła. Może trzeba było bliżej gejzeru. To pewnie tak. No to już poszła. O, no fajno. O, no jest. I co? Co, to się będzie samo rozwijać? Czy ja tu coś muszę zrobić? Nie wiem. Gratulacje! Udało ci się powiększyć swoje imperium. Wydajność działania kolonii i jej rozmiar są ograniczone typem planety. Inwestuj w terraformowanie, a potem dodawaj kolonie i budynki w celu uzyskania najlepszych rezultatów. I co teraz? Wróć na swoją planetę, gdzie czekają na ciebie chwała i zaszczyty. No to wracamy, no to nie wiem. No to już żeśmy skolonizowali chyba, nie? 1 na 5, nie wiem, chyba nie za bardzo, żeśmy skolonizowali, ale może się coś tam pozmienia. Na razie robimy to, co każą tu, bo jeszcze się nie ogarnąłem dokładnie w tej fazie. No dobrze. Co, chwała i zaszczyty? Udało ci się wydobyć przyprawę. Przyprawa jest cennym towarem. Zabieraj ją ze swych kolonii planety macierzystej przy każdej wizycie. Okej, okay, zabiorę przyprawę. No i super. I teraz mogę ją sprzedać. Po raz kolejny muszę pogratulować ci wspaniałej roboty, kapitanie. Dzięki, nie mogę patrzeć na tego potwora. Fajna wyszła. Nasze imperium, którego dnia zdominuje wszechświat. Mamy nadzieję, że będziesz często odwiedzać te kolonie, aby zabrać produkowaną tu przyprawę. Nasi naukowcy zajęci są pracą nad nowymi technologiami, mającymi ulepszyć typ planety, co pewnego dnia poprawi warunki na naszej nowo skolonizowanej planecie. W międzyczasie mamy pilniejsze sprawy na głowie. To co, wracasz do zajęć? Wchodzę. Kapitanie, przechwyciliśmy transmisję, która może pochodzić od nieznanych istot rozumnych. Musisz to zbadać i spróbować nawiązać z nimi kontakt. Do tego celu wykorzystaj narzędzie SETI. SETI to ja inny tak, SETI. Śmieszne. W które wyposażony jest twój statek? Przyjmujesz tę ważną misję? Oczywiście, jak mam do nich przemówić?
Twój komunikator krótkiego zasięgu został wyposażony w uniwersalny translator, który pomoże ci w porozumieniu się z napotkanymi obcymi rasami. Aby skorzystać z komunikatora, musisz wylecieć do systemu zamieszkowanego przez daną rasę. Wspaniale, gdzie znajdowcy. Nie byliśmy w stanie ustalić dokładnej lokalizacji źródła tych transmisji, zatem musisz przeprowadzać dalsze poszukiwania. Kiedy znajdziesz się w kosmosie, skieruj się w stronę planety, z której narzędzie staty odbiera sygnał. Sygnały radiowe to oczywisty znak, że planeta jest zamieszkała. Dobrze. Skąd będę wiedzieć, kiedy wrócić? Loty kosmiczne powodują zużycie uskorzenia twojego statku. W razie potrzeby wróć do domu w celu dokonania niezbędnych napraw i uzupełniania funduszy. Rozumiem. Myślę, że wszystko rozumiem. Czekamy na twój raport, jak tylko nawiążesz kontakt z innym perym, powodzenia w poszukiwaniach. Jo. A ja mógłbym teraz sam skolonizować jakąś... Kolonizator. Black. Umiesz... Brak. W sensie nie ma. Powiedz, gdzie prawie już się... Nie masz. I obym chciał pohandlować. A to kiedy mogę? Teraz mogę? Ty jesteś nam opętany. Z czego się tak bambrze cieszy? Ja chcę sprzedać przyprawy, bo mam w ładowni. Promień przechwytujący. Ja bym to chciał sprzedać. I co to się tu dzieje? Pierdut, diabeł wie. Co to jest? Co to są za... Narzędzia kolorowania planety. Kolorowania? Kolor lądu. I co? I będę mógł sobie takie... Ej! Ładnej to! Co to się stało się? Wyrzuciłem przyprawę. Podnieś. No, ładnej to! No ciul jeden mi ukradł. No, łap to! Zostaw tam drzewa. Popsuń drzewa. No dobra, umieszczę na lądzie, bo jeszcze grzeczną rupę. Nie. Łapię. Pierwsze drzewo w kosmosie. Pa, pa. Jak widzisz? Nie są podwodne. A pierdolę. Głupoty. Dobra, nieważne. Co my tu mamy? Znajdź obce imperium. Znajdź inne imperium kosmiczne, skontaktuj się z nim, aby przekonać się, czy mieszkańcy planety rozpoczęli podbój kosmosu. Zbliż się do nich macierzystego systemu gwiazdnego, nawiąż kontakt z nimi za pomocą wideokomunikatora, który będzie aktywny tylko na orbicie ich planety. 5000 zarobię, ale ja bym chciał na sel. No, co tu jest? Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Moja kolekcja, no ale... Uż. No jest handel, no wreszcie. Nie stać mnie na kolonizator, ale ja mam przyprawy i sprzedam przyprawy. Władza niewiele, no bo to nie za dużo. Jeszcze on jest opętany, nie chcę z tym człowiekiem gadać. Idę, ta sztyksownica naprawdę ma łeb zryty. Dobra. To gdzie ja mam lecieć? Tu? Trzeba nasłuchiwać. Tu mi się wydaje, że coś będzie, bo taka się świeci. Oj tak, oj tak. Oj tak, jakby to powiedział Achilles. Twoje urządzenie SETI wygrało dziwne sygnały radiowe pochodzące z tej gwiazdy. Leć tam i zbadaj sytuację. Okej, okay. Lecimy na kółkiem. Samochuczna kółka. W ogóle. Notos. Noto OS. Jej. Wzór Drake'a jest słuszny, oto żywa obca cywilizacja, nie jesteśmy sami w kosmosie, zdaje się, że obcy przysłali przedstawiciela. Porozmawiaj z nim, otwórz swój panel komunikacyjny. Klik. Kto tam? No, jak się tak przedstawię, to teraz. Co to jest? On ma dupę na roje. No się, moja twarz też wygląda jak dupa i szczyksownica. Ma dużą dupę, ale żeby tak się zaraz dupą obnosić, żeby na twarzy nosić zamiast twarzy. Ojej. Przybywam w pokoju. To już wolę mojego Crazola niż to. Dyplomacja. Mądry podróżniku, naucz się czego zdołasz, albowiem wiele jest różnych prawdziwych odpowiedzi na pytania, jakie stawia życie. Niestety z Bijaba wyznałem filozofię harmonii, dlatego też wiem, że każdy kadłub musi odnaleźć swoją własną. To was dziękuję za tym, że do zobaczenia. Papa. I co? I co? I wrócić? I chwała, i chwała, i ten. I chwała. Dobrze, a ja bym sobie jeszcze pogadał z nimi.
Doładuj. Co? Nie, mam jeszcze energii. Ale kolonizator mają tańszy. Kupiłbym. Kupiłem. Kolonizator mają tańszy. To sprzedam. Może niekoniecznie słusznie. Zobaczymy. Dobra, lecę! Oj, coś tu się stało. Filc sprzymierzeńcy i wrogowie sprawi, że na mapie zaznaczone zostaną przekontrolowane przez cywilizacje przyjazne i nieprzyjazne. Filipencja spowoduje zaznaczenie wszystkich układów zajętych przez obce cywilizacje. No to mamy, nie? O, bo oni mają jeszcze jeden układ. To też jest ich układ. Tak? Chyba. Ja mówię. Nadchodzi przekaz od Imperium Lotolud, Ferniki i Wielorud. Tyle przekazów. Pogadajmy. Okej, okay, no to nie teraz. Poczekajcie, kochani. Ja muszę wrócić po chwałę! Jestem. Jest chwała. Gadaj. Gadaj, sztyksownicy. Dane pobrane z twojego rejestra teraz są naprawdę zdumiewające, kapitanie. Nie mieliśmy pojęcia, że inne cywilizacje kosmiczne są tak blisko. Jesteśmy na dobrej drodze, by znaleźć swoje miejsce w galaktycznej społeczności. Dobrze. Nasze miasta wyprodukowały rekordową ilość przyprawy. Nie mamy gdzie jej upchnąć. Potrzebujemy twojej mocy. Musisz znaleźć kosmiczne imperia, które byłyby zainteresowane kupnem towaru. Pieniędzy nigdy za wiele. Pewnie, jak mam to zrobić? To proste. Powiększaj zapasy przyprawy z planety macierzystej w dowolnych swych koloniach. Przyprawa zostanie automatycznie załadowana do ładowni twojego statku kosmicznego. Znajdź inne imperium, które jest zainteresowane kupnem przyprawy. Podrążując do jednej z jego rozwiniętych planet, powitaj ich za pomocą wideokomunikatora krótkiego zasięgu, wypowiesz opcję handlu, a przekonasz się, jak wiele chcą zapłacić za przyprawę i czy się to opłaca. Możesz zdecydować, czy chcesz ją sprzedać, czy nie. Gdy znajdziesz partnera handlowego, możesz także kupić nieco ich przyprawy i sprzedać ją innemu za wyższą cenę. Doskonale, wkrótce będziesz starzeć się w smalu. Spróbuj znaleźć, którą ofertę najlepsze. Uważaj na tych, którzy będą próbować cię wybrać. Lepszy. Jest potwór. Handel! Handel mi. Ty to w ogóle mi płacisz za te przyprawy, ty ciulu jebananowany. Nie gadam z tobą, bo ty tam drogie jesteś. Dobra, ja sobie tą planetę. To jest moja planeta, to jest mój księżyc, mój dom, w którym mieszkam i bawię się. Na, 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 na. To są gejzery przypraw? Są też takie fajne dosyć. I patrz jak mu szczerze. Pa, ja mu szczerze. Pa. I bum, i mamy kolejną planetę. Planetę tę, planetę. Jej, chociaż może niekoniecznie trzeba było nową planetę. Kolonia, tak jest. A i paczajta, bo ja tu teraz mogę budować. Za niski typ planety. No na tej to akurat nic nie mogę budować, ale... To na jakiej można budować? No to jest ciekawe. Sprzedałem przyprawę obcym imperium. Okej, doki. Obcym imperium. Na Forkulusie trzeba było założyć. Tam ciekawe rzeczy. Tam było ładnie dosyć. Pewnie ciekawie na tym księżycu. No ale już trudno się zrobiło. Tu jest jakiś przekaz. Nie, nie lubię. To będą ciekawe, to ja tam zawitam. Zawitam zaraz do nich, bo oni są ciekawi, ja ich lubię. Chyba. Nie lubię tych, co tam, że granice, bo coś gnoje. O jest. Ale nic przyprawy nie macie, ciule? Co tak wolno? Zobaczmy, co na tej planecie się dzieje. Widzę, że z tymi przyprawami tak cieniutko im tu idzie. Nic tu zbudować nie mogę, bo za niski te planety. Niski typ planety. A jak zwiększyć typ planety? To jest pytanie za 100 złotych. No niewiele się tu dzieje. Dobrze! Dobrze! To idziemy sprzedać te parę przypraw, co tam miałem. Kto tu był taki, kochany? Która to była planeta? Wolci? Nie, no nie wiem, szczerze mówiąc. Notos? Nie, to nie był Notos. To Izyda? Bo nie wiem, który był tu do mnie taki fajny. Do Strabun? Nie, czekajcie, bo to było jakoś tak. Jedni na mnie krzyczeli. Drudzy nie. Lecimy do... Dobra, na Strabun. Zobaczymy, co w tym Strabonie tu się dzieje. Czy ktoś tu jest w ogóle? Nie ma tu nikogo. Chyba. A tu kto jest? No nie, no nie ma tu nikogo, nie ma nawet z kim pogadać. Przypraw też za wiele nie ma, to olał to. No dobrze, dobrze. Szukamy tego pana, co tak mówił, że chodź pohandluj.
Chodź, pohandluj ze mną. No to są te łobuzy. Tam nie mogę lecieć. Czemu właśnie tu nie mogę lecieć? Ja bym właśnie chciał tam lecieć. Izyda, no to nie mogę tu. Mogę tu. Ale już handlowałem z nimi, już sprzedałem im i dobrze mi szło. No tylko mogę do nich lecieć. No to leci. O, czekaj, jeszcze stróci. No to ten z odwierności. O, poczekaj, bo tu mam takie... Tortortalo, to jest ten... Oj, to jest ten wrogi, to jest ten wrogi. Ten obszar jest kontrolowany przez Cywie, pochodząc z tego układu, swoje obecność na jej terytorium zostało na zagrag agresji. Czyli mnie będą bić. Jak się szczela, matko bosko, jak się szczela. Ojej, ojej. Sekunda. I co ja mam zrobić? Dobra, już się zbieram, już się zbieram. No, kurwa, przesadziłem, ja aż tak się zbieram. No czemu oni mnie atakują? Dobra, już, idę sobie, jejku. Agresywne skurczybyki. A ci co? Ci mnie lubią? To są ci, co chcieli, chodź pohandluj, dobra. Dobra, to ja z nimi chcę pohandlować. No ja z nimi nie będę zadzierał, bo oni mnie lubią, ja ich też lubię. Witam, co to za stałem, mógłbym zamienić słówko z waszym minerem. Fascynujący, chciałbym dowiedzieć się czego więcej. Należy do razu, przybywam w pokoju. Nalega. To są handlarze. Tylko, że też są. Ale... Tam więcej się sprzedaje, wszystko. Niewiele tego hajsu. Też jest jakiś pokurcz, nie? Nie sprzedamy wam broni. Ciężko mi się tu w tych planetach ogarnąć. To są... Gdzie jest moja? No bo moja jest tam. O, bo tak? Tu... O, dobra, to już widzę lepiej. Ci mnie nie lubią. A ci to kto? Ci to nie znamy jeszcze, to... Chodźmy, ogarniemy, co to jest za rasa. O. Nie zwracaj uwagi na te wszystkie lufy wycelowane, to dla twojego własnego bezpieczeństwa. Ciekawe. Dawid. O, coś dostałem. Podróżnik, o tak, fajnie. Kręgi w zbożu, pięknie. Dobrze, ja już sobie uciekam. Kurde, nie atakujcie mnie jeszcze. Nie do nich, lecę do siebie. Wracaj! Dobrze, idę sobie od was. Nie lubicie mnie? To nie! Łachy bez! Pipszty. Co? I jeżeli to są wszystko, to są... O, w pipę. Roboty na tydzień! Godnie. To mnie nie lubię, to tam nie lecę. Ci są obojętni. A to co? To mój dom. Czemu nie mogę do domu? To trzeba tak skakać, tak? To nie wszędzie się da skoczyć. O tu na przykład mogę, tu... Wszędzie mogę skakać! No dobrze, to do domu teraz poproszę. A jestem w domu. Dobrze, to wracamy. Pochwałę, 6 i dziękczynienie. O, plus 1 przyprawy, 0 przyprawy. Fantastycznie im się tam widzę. Dobrze. Więcej misji! O tak, więcej misji! Tyle misji mają. Dobrze. Kapitanie, musimy koniecznie rozpocząć nasz program eksploracji kosmosu i zbadać jak największą część galaktyki. Jeżeli to ta cała faza kosmosu będzie faktycznie wyglądała, że tylko misje, to no zobaczymy. No niezbyt. Wiem, że gdzieś tam wśród tych wszystkich gwiazd są obce rasy, z którymi możemy nawiązać kontakt. Kto wie, jak wiele systemów gwiezdnych planet czeka na odkrycie. Ziemia obiecana z rana, nasza macierzysta planeta cierpi na przeludnienie. Zdecydowanie musimy znaleźć inne planety do skolonizowania. No dobrze. Chcę badać galaktyka jest wielka i wiele pozostało do zbadania. Są nieznane planety, nowe formy życia, inne rozumne gatunki, które tylko czekają na odnalezienie. Odwiedź tyle różnych planet, ile zdołasz. Podczas swoich podróży napotkasz różne zwierzęta, dziwne planety, inne cywilizacje. Także odkryjesz ważkie tajemnice. Chyba ważne miało być. Ważkie? Czy można powiedzieć? No nie wiem. W miarę badań będziesz zdobywać odznaki, dzięki którym zyskasz możliwość zakupu nowych narzędzi. Narzędzie to będzie podczas twoich przygód. Chcę malować planety. Chcę poszukiwać. A zatem jesteś poszukiwaczem artefaktów. W całej galaktyce rozsianych jest mnóstwo interesujących obiektów, które czekają na odkrycie i zabranie. Te artefakty często są prawdziwymi rzadkościami, mogą stanowić uzupełnienie cennej kolekcji lub zostać sprzedane innym imperium. Jako dodatek do tego cennego obiektu nagrodzimy twoje poszukiwania także sumą 5000 czegoś tam.
Jak to znajdę? Musisz podróżować po galaktyce, do różnych systemów, aby znajdować rzadkie obiekty, gdy przylecisz do systemu. Wskazuj kursorem myszy poszczególne planety, jeśli na planecie pojawi się żółty sygnał, na jej powierzchni znajduje się rzadki obiekt. Gdy znajdziesz się na powierzchni planety, twój radar wskaże ci położenie tego obiektu. O ile będziesz znajdował się wystarczy. To brzmi fascynujące. Gdy znajdziesz rzadkie obiekty na powierzchni planety, użyj narzędzia porwania, aby przenieść je do swojej ładowni. Gdy zabezpieczysz taki obiekt, przywieź go nam. Powodzenia, udane wyładu. Muszę naprawić statek za darmo i doładować. A handel nie stać mnie na kolonizator, ale sprzedam element. Jejku, panie, nie podniecaj się! Misjonarz! Niewielki akumulator, bateria, generator suszy i generator atmosfery. Okej, okay. Co mi to dało? To mogę kupić narzędzia, rozumiem, tak? Handel. Tak jest. Mamy baterię, generator, umieć podnieść poziom atmosfery, obniżyć poziom atmosfery. Dlaczego miałbym obniżać poziom atmosfery? Chyba wrogu. No to wtedy tak. Aha, regeneruje część energii. To mnie nie interesuje na razie. Znajdź rzadki towar, eksploruj galaktykę. No tak, mamy mało tych pieniążków generalnie, bo kupiłem te kolonizacje, jak pizgnąłem byle gdzie i potem takie problemy są. T1, T3. A, bo tu są poziomy planet, a ja żebym pizgnął na T1. T0! No to trafiłem. Jak kulum w... No. Dobra. To mamy podróżować, tak? Każą nam podróżować. To idę tu, sprawdzimy co tu jest. Tu mogą być ciekawe rzeczy. Są jakieś potworki. Jest, są potworki, odebrałem sygnał. Pewnie rzadki obiekt. Tak jest, zbliż się i zbadaj sprawę. Zbadamy sprawę Alkmena. Ciekawa planeta. Czerwona. Bardzo przyjazne jeziorka, takie zobaczcie. Pokładowy radar wykrył ciekawy obiekt na tej planecie. Drzewo. O, artefakt jakiś. Jak to jest? Dobra, lecimy. Czekaj, ja tu muszę narzędzie porwania założyć. Ciekawe, czy mogę sprzedać także jabłka. To było dosyć interesujące, żeby się dało. Tak to będę zbierał i sprzedawał. Sprawdzimy to sobie. Co mamy? Zwój harmonii, część czwarta. No. No dobrze, to wracamy do naszej tej. Do naszej. No znowu wracamy do ojczystej. I tak sobie będziemy kręcić w kółeczko. Będzie zabawa, że hej! Nie, no słuchajcie, na razie to nie wygląda ciekawie. No ale zobaczymy, czy dalej coś się tu rozwinie. Póki co to jest tak lotom, selotom, na prawo, na lewo i się dzieje. Tutaj moje planety nic w sumie nie generują tej przyprawy. Dobra, nie musimy się ten. Proszę uprzejmie, zanim pójdę, dzięki, do zobaczenia. Jak mogę umieścić jako trofeum? Wajery, jaki drogi? Sprzedaję. No ja się tam nie pierdzielę. A to mogę sprzedać? Trzmaniaki nie da się. Tak. Niszczmy trawy. Do widzenia. Nie macie dla mnie misji? Nie ma misji. Ale jasne. Dziwny człowiek. A jak mogę to zająć? Na przykład tą przyprawę teraz bym chciał zająć. W jakiś sposób jestem w stanie to uczynić? Nie wiem, tym? Nie, no nie jestem w stanie tego uczynić. Nie jestem w stanie. No dobrze, no to będziemy se lotoć. Teraz sobie trochę polatamy, trochę sobie poszukamy jeszcze tych fajnych jakichś znalezisk. Sprawdzimy na przykład Helle. Może tu coś jest. Nie ma się... to nie... Aha, no, czyli możemy sobie ten... No wypchaj się. Dobrze, no tu pewnie nic nie znajdziemy już. Fyrajmy stąd, dobrze, fyrajmy stąd. Tu byliśmy, w Strabon byliśmy. W Poreneut... tak, byliśmy w Poreneut. Madein, ale które zbadane, niezbadane jest coś takiego? Moje imperium, sprzymierzający imperia, trasa podróży, odwiedzone. O, odwiedzone. Proszę bardzo. To już wiemy, które są odwiedzone. Haryta. Niczyj. Dosyć ciekawe. O, patrzcie, wykryli. Coś się pojawia. Mam nadzieję, że coś drogiego. Do sprzedania dobrego.
Jakiś cosik. Gaz. Jakiś coś. Odkrywasz dziką planetę, pełną zwierząt, dzięki którym można zaszczepić życie na innych działach niebieskich. Dzikie planety obfitują też źródła, mogą być kolonizowane. Aha. Czyli... fuck you. No dobra, to ja se ten. Ja se polecę, kupię kolonizator. Haryta, no tak, no planeta jak planeta, nic specjalnego, tak. Ale kolonizator bym se kupił. O, to są moje ojczyste. A tutaj mamy ten. Nie, to nie jest ojczysta. I co, czy jakaś przyprawa się wygenerowała, może na tej planecie, czy tak? Gówno i nasrane, za przeproszeniem. Tak myślałem. Tak, niestety podejrzewałem. Zobaczymy, co tu na T0 jest. Na tym Alkeniusie. Nic interesującego. Spierdzielamy. Dobra, lecę do moich kumpli, kupię sobie kolonizator, se skolonizujemy jakąś planetkę. Trzeba kolonizować. Najlepiej tutaj jeszcze, w naszym imperium. Tylko gdzie są moi kumple? To są ci kumple, co mają za tanie pieniądze wszystko. Oni są fajni. Tamci inni nie są fajni. Kumple moi. Ja chcę pogadać z wami. Gadacie strasznie. Tak, ja chcę od was... Co to jest? Kręgi w zbożu. Ciekawe. No to ja chcę to. Dziękuję. Do widzenia! Odlatujemy! Dobra, przylecimy tu. Ja bym chciał... O, coś chcą ode mnie, czy nie? Oj, tak! Nie, przyprawy tylko podpierdzieliłem. No dobrze, bo tutaj... Nie wiem, co jest w ogóle dziwne. Nie mogę im... Ja bym chciał im kazać te przyprawy tam... No, jakoś by skolonizowali sami, ale oni widzę, że no nie za bardzo. I co, i tu na Furkulusie nie ma... Nie ma przypraw. To do dupy taka planeta. To se możecie ją wziąć, ja jej nie chcę. A może na Epasofosie? Nie, to nie chcę Epasofosa. No ale to jest słabe, dlaczego... Dlaczego te szczyksownice? Czy ja mogę jakoś na nie wpłynąć? No chyba właśnie nie mogę. Co to są? Radar. Skanuj, no to nie jest nic interesującego. Ciekawe, no to trzeba się zastanowić nad tym. To są życiowe rozkwit. Okej, to gdzie ja byłem? Tu byłem, na Haryta. O, tam może być jakaś fajna planeta. To jest... A, T1, to jest ta Haryta. No dobrze, sprawdźmy, co tam na niej. Ponoć ma być fajnie. Oj, dosyć surowy klimacik, taki dosyć... I nieciekawe bugi graficzne. Co tam? Pierdecniałem sobie. Robimy tak i proszę. I się rozwijałem. No dobrze, i tym przemiłym akcentem zasiedlenia kolejnej planety będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. O, proszę, Imperium. O, jeszcze coś się upgrade'nęło. Oj, to chyba nie skończymy, poczekajcie jeszcze chwilę. Odznaka! Gratulacje, tytuł komandera, możesz stanąć na czele Gwiezdnej Floty. Fajnie, ciekawe jak. No nie jest to. Bardzo serdecznie wam dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki Zagrajmy w Spor. Dziękuję wam bardzo, do widzenia, cześć!